Gościem rządowej ławy jest Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, który w resorcie dyplomacji odpowiada za politykę amerykańską. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, co jest lepsze obecnie, być lubianym przez Donalda Trumpa czy nielubianym przez Joe Bidena? Najlepsze jest być w jak najlepszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, z administracją, która aktualnie rządzi w Waszyngtonie, i na tym skupiały się i skupiają się i będą skupiały się wysiłki polskiej dyplomacji. Myślę, że bez względu na to, kto będzie rzeczywiście zasiadał w Białym Domu, czy to będzie 45. prezydent Donald Trump, czy 46. Joe Biden, polska dyplomacja będzie starała się o jak najlepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wypowiedź godna dyplomaty, ale panie ministrze, w debacie przedwyborczej pod koniec października Joe Biden porównał oczywiście na swój sposób Polskę i Węgry do Białorusi. To porównanie zabolało w Polsce bez względu na sympatie polityczne nasze tutaj. Czy to jakoś będzie determinowało proces budowania nowych relacji z prawdopodobnie nową administracją prezydencką w Stanach Zjednoczonych? Tak, rzeczywiście na ten moment wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z nową administracją, z nowym prezydentem. Do władzy wracają demokraci, choć jeszcze proces ten potrwa bardzo długo. Już są zapowiedziane procesy sądowe, tak naprawdę część z tych decyzji de facto zostanie podjęta przez sądy. Sztab Donalda Trumpa oczekuje przeliczenia głosów, więc tak naprawdę wszystko jeszcze jest możliwe. Natomiast no, ostatnie informacje chociażby z Georgii pokazujące na jednak tendencję zwyżkową Joe Bidena wskazują na to, że to z demokratami przyjdzie nam układać relacje. Ja przypomnę, że to nie jest pierwszy prezydent, czy to nie będzie, jeśli wygra Joe Biden, pierwszy prezydent demokratów w Waszyngtonie. Sekwencyjnie zmieniają się prezydenci, raz są republikanie, raz są demokraci. Natomiast to na czym my się, tak jak mówiłem, staramy, czy staramy się układać relacje, to z urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, i jak tylko zasiądzie w gabinecie owalnym Joe Biden, przystąpimy do bezpośredniej współpracy z tym prezydentem, choć oczywiście nasze relacje z demokratami dzisiaj również są utrzymywane. To nie jest tak, że nie prowadzimy dialogu z innymi politykami, jak tylko z Donaldem Trumpem. To Donald Trump do tej pory był prezydentem Stanów Zjednoczonych, dlatego był partnerem dla prezydenta Dudy. Jeśli będzie zmiana, będzie inny partner. Czy będzie to miało wpływ na przyszłość stosunków? Ja uważam, że stosunki polsko-amerykańskie są oparte o rzeczywiste interesy, o rzeczywistą taką wolę współpracy bez względu na wolę polityczną, czy to po jednej, czy po drugiej stronie, czy na zmiany polityczne. Oczywiście można bardziej przykładać akcenty do pewnych elementów, na inne troszkę mniej nacisku kłaść. Myśmy ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Andrzeja Dudy, który tutaj ma wiodącą rolę, starali się wykorzystać jak najlepiej tą ostatnią sytuację dla korzyści Polaków, polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwa polskiego. Od stycznia będziemy oczywiście kontynuować te wysiłki. Co do oceny Joe Bidena, proszę pamiętać, że z perspektywy kampanii, wysiłku kampanijnego, no ja mam takie swoje osobiste przekonanie, że być może całość sytuacji dość złożonej, no umówmy się, w Polsce nie została przedstawiona Joe Bidenowi w odpowiedni sposób. Być może jego wyobrażenia dotyczące tego, co się dzieje w Europie Środkowej, są suflowane przez część doradców, którzy być może nie sprzyjają także i rządom prawicy w Polsce. Będziemy starali się przedstawić rzeczywistość taką, jaką ona jest, ale jeszcze raz powtarzam, sojusz polsko-amerykański oparty jest o trwałe fundamenty współpracy transatlantyckiej. Te interesy bezpieczeństwa także i energetycznego, współpracy gospodarczej, wydaje się, że nie powinny tutaj ulec żadnej zmianie. To jeszcze pana zapytam o pana doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę właśnie z demokratami. Miał pan okazję w roku 2015-2016
czasem jako zastępca dyrektora Biura Spraw Zagranicznych przy Kancelarii Prezydenta współpracować z administracją amerykańską. W tym poznać miał pan okazję Joe Bidena. Jaki obraz pan pamięta pana wiceprezydenta ówczesnego? I no po prostu, czy są jakieś rzeczy wtedy, że tak powiem, przez pana zaobserwowane, które pozwalają wam mieć nadzieję? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że Joe Biden jest bardzo doświadczonym politykiem, takim częścią establishmentu waszyngtońskiego, zda się od 70. od lat 70., kiedy to w wieku 29 lat został senatorem, wówczas młodym senatorem, przez te ostatnie prawie 50 lat jest aktywnym politykiem na scenie amerykańskiej, zna rzeczywistość polityczną od podszewki, wiele widział, wiele zmian, także tych w Europie Środkowej, przecież był świadkiem upadku systemu komunistycznego. Na pewno to, co jest warte podkreślenia, to mam wrażenie taka dość realistyczna ocena zagrożenia rosyjskiego także. Mimo faktu, że Joe Biden jako wiceprezydent u prezydenta Obamy był współtwórcą tego słynnego, a nieudanego resetu w relacjach z Rosją, to jednak świadomość tego, w jaki sposób Rosja realizuje swoją politykę, że nie może być to uznane za demokratyczne państwo w zachodnim tego słowa rozumieniu, że prawa człowieka, te najbardziej podstawowe polityczne prawa człowieka nie są tam przestrzegane. To wszystko jest w świadomości demokratów, to wszystko jest na pewno w świadomości Joe Bidena, bowiem to też z naszego doświadczenia. Ja sam osobiście oczywiście nie miałem możliwości współpracowania na tym poziomie wówczas pracując w kancelarii prezydenta, ale obserwując pana prezydenta we współpracy z prezydentem Obamą i z jego administracją podczas chociażby szczytu NATO, bo przypomnijmy, że szczyt NATO organizowany przez Polskę, przez pana prezydenta Dudy gościł właśnie Baracka Obamę. Część decyzji dotyczących wzmocnienia była również wtedy dyskutowana, więc to jest pewnego rodzaju takie kontinuum, ciągłość polityki amerykańskiej. My będziemy się starali, aby w tych najważniejszych dla nas sprawach dotyczących dyslokowania amerykańskich jednostek tutaj w Polsce, dotyczące współpracy obronnej, dotyczące zacieśniania relacji w ramach NATO, w ramach właśnie tej wspólnoty transatlantyckiej zostały utrzymane i myślę, że administracja demokratów, jeśli rzeczywiście Joe Biden wygra, będzie tutaj odpowiednim i dobrym partnerem do tej dyskusji, ale z drugiej strony także i Polska ma swoją rolę i jest ważna z perspektywy interesów amerykańskich, także i dla demokratów, jako stabilne, duże państwo tutaj na wschodniej flance NATO, to państwo na rubieżach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I z trzeciej strony ten projekt Trójmorza, o którym tak dużo ostatnio dyskutujemy, w który tak mocno zaangażował się pan prezydent Andrzej Duda, jest też projektem znanym i bliskim demokratom. To dyskusje o projekcie Trójmorza zaczęły się tak naprawdę, pan prezydent Duda zaczął je w 2015 roku, tuż po objęciu swojego urzędu podczas wizyty w Nowym Jorku. Ja pamiętam takie seminarium organizowane w Nowym Jorku, gdzie te inicjatywy się dopiero pojawiały wspólnie z ówczesną prezydent Chorwacji, panią Grabar-Kitarović. Tam też byli przedstawiciele establishmentu amerykańskiego. Ta dyskusja była toczona bez względu na przynależność partyjną za oceanem. Wierzę głęboko, a nawet jestem przekonany, że ten intensywny dialog na linii Waszyngton, a państwa Trójmorza z wiodącą rolą Polski będzie tutaj utrzymany. Polska bardzo mocno słucha głosu Ameryki w ostatnich latach. Mocno powiązaliśmy właśnie z Waszyngtonem nasze gwarancje bezpieczeństwa. Skutkować to będzie teraz tym, że bardziej będziemy narażeni na ewentualne zmiany w prowadzonej polityce przez USA. I też nie trudno sobie wyobrazić jakieś nowe mechanizmy, bo może być też tak, że nowa administracja zażyczy sobie, że część porozumień, umów o współpracy może być powiązana choćby z nielubianą w Polsce i na Węgrzech kwestią praworządności. Joe Biden już zapowiedział, że będzie walczył z koncepcją nieliberalnej demokracji. Czy pan dostrzega tu jakieś zagrożenia dla Polski i dla umów i dla tych partnerstw, które w ostatnich latach
ze Stanami Zjednoczonymi zarządzanymi, rządzonymi przez administrację Donalda Trumpa. Czy pan tu widzi po prostu jakąś ryzyko jakiegoś resetu? Przede wszystkim nie wiem jak na Węgrzech, nie jestem węgierskim politykiem, ale polskim politykiem, dyplomatą uważam, że Polska jest państwem praworządnym, więc nie zgadzam się z takim twierdzeniem mówiącym o tym, jakobyśmy my nie lubili tego pojęcia. Wręcz przeciwnie, uważamy, że praworządność jest bardzo ważnym elementem tak naprawdę funkcjonowania państwa demokratycznego państwa. W moim przekonaniu Polska w ostatnich latach, mimo tych głębokich sporów, mimo głębokich podziałów i chęci właśnie podważenia, pokazania jakichś nieprawidłowości, jest absolutnie państwem i demokratycznym, i praworządnym, i co do tego nie powinno być żadnej dyskusji, a cała ta dyskusja, jeśli się bierze, jest wynikiem tak naprawdę wewnętrznego sporu polskiego, nadużywania pewnych pojęć. Przecież przez ostatnie 5 lat słyszeliśmy już wszelkie możliwe pojęcia dotyczące opisu rzeczywistości w Polsce, łącznie ze słowami totalitaryzm, prawda, faszyzm, nazizm, absolutnie bez szacunku do znaczenia rzeczywiście tych pojęć i do tego, jak one, co one w historii rzeczywiście oznaczały. Znaczy porównywanie do jakichś totalitaryzmów aktualnej rzeczywistości polskiej jest jakąś kompletną aberracją, kompletnym niezrozumieniem, jednocześnie brakiem szacunku do ofiar rzeczywistych totalitaryzmów nazistowskiego czy sowieckiego, gdzie ginęły miliony osób. Niestety dochodzi do takiej inflacji słów. Ale wracając do pytania pana redaktora, czy ta jakby cała dyskusja może mieć wpływ na relacje polsko-amerykańskie. Tak jak mówię, w moim przekonaniu one są oparte o rzeczywiste interesy, o takie twarde fundamenty współpracy. Natomiast na poziomie narracyjnym, na poziomie dyskusji z całą pewnością administracja demokratów, jeśli rzeczywiście zwycięży, będzie inaczej rozkładała akcenty. Myślę, że będzie odejście od takiego hasła Donalda Trumpa America first, prawda? Ameryka przede wszystkim, jednostronne podejmowanie decyzji, które tak bardzo było nielubiane na świecie, na rzecz jakiejś takiej konsensualnej, bardziej dyplomatycznej współpracy, ale też pewnie w oparciu o właśnie ideę liberalnej demokracji. Ja jestem przekonany, że prezydent Biden będzie również pod naciskiem takiego bardzo progresywnego, lewicowego skrzydła demokratów. No, demokraci też się zmieniają, oni są coraz bardziej odchodzą od centrum, choć sam Joe Biden jest takim centrystą, raczej liberałem niż lewicowcem, ale ta nowa fala lewicy będzie również naciskać i myślę, że kwestie takie szeroko pojęte, ideologiczne mogą się również pojawić na agendzie amerykańskiej, ale również pojawi się, i o tym mówił Joe Biden bardzo dużo, tak zwany nowy Zielony Ład, czyli ten New Green Deal, kwestie klimatyczne. Tutaj też to będzie przedmiotem dyskusji na poziomie europejsko-atlantyckim, ale także myślę w relacjach z Chinami, bo to jednak Azja, Chiny są największym trucicielem i Stany Zjednoczone naszego klimatu, nie Europa. Europa robi tutaj już bardzo dużo, także i Polska idzie w kierunku jak najbardziej nieemisyjnej gospodarki. Tak, jak dobrze wiemy, Joe Biden zapowiedział powrót do paryskiego porozumienia, z którego to Donald Trump postanowił wystąpić, ale dobrze, skupmy się jeszcze na tym zanegowaniu prawdopodobnie tej polityki American First, bo wbrew pozorom to może być dobra informacja dla Polski, dla Unii Europejskiej, bo może to uwolnić na powrót wymianę handlową między naszymi kontynentami, może i między Chinami, chociaż to pewnie już jest daleko idące przeze mnie, że tak powiem, wyciąganie wniosków, ale jak pan, że tak powiem, właśnie interpretuje tę zapowiedź ludzi związanych z Joe Bidenem, że ta wymiana transatlantycka po prostu zacznie funkcjonować. Czy to jest szansa dla polskiego przemysłu? My zawsze byliśmy wielkimi zwolennikami zacieśniania więzów
transatlantyckich. Polska od zawsze opowiadała się za jak najściślejszymi relacjami pomiędzy Europą a Ameryką, a rząd Prawa i Sprawiedliwości tym bardziej, prawda, jest, powiedziałbym, szereg naszych polityków nawet jest tego grupu atlantyckiego, prawda, jakby można było go nazywać. Uważamy, że to jest element jednej cywilizacji, są dwa elementy jednej cywilizacji, Europa, Stany Zjednoczone, i tylko poprzez ścisłą współpracę możemy odpowiadać na aktualne wyzwania z zakresu bezpieczeństwa, ale także z zakresu ewentualnych zmian, czy to klimatycznych, czy gospodarczych, przy rosnącej roli Chin, więc każde zapowiedzi zbliżania Europy z Ameryką nas jako Polaków będą cieszyły. Natomiast do tego zacieśnienia potrzebna jest również wola strony europejskiej. Ja przypomnę, że istnieje taki koncept w Europie, głównie firmowany przez politykę francuską, jak autonomia strategiczna, która właśnie ma polegać na tym, ażeby jak najbardziej ograniczać obecność amerykańską w Europie, czy to wojskową, czy to gospodarczą. My przeciwko tego typu myśleniu protestujemy, jesteśmy jemu przeciwni, więc jeśli po stronie europejskiej będzie również wola do zacieśniania tych regulacji, my możemy tylko takim konceptom przyklasnąć. Co do Chin, bo o tym też pan redaktor wspomniał, ja nie przewiduję tutaj żadnych diametralnych zmian w polityce amerykańskiej wobec Chin. Być może styl będzie troszkę inny prowadzony, po prostu Joe Biden jest innym człowiekiem niż Donald Trump, ma inną charyzmę, inne też doświadczenia. Być może ten język będzie troszkę inaczej formułowany, natomiast zasadnicza rozbieżność interesów amerykańskich i chińskich jest faktem i myślę, że te napięcia niestety tam będą ciągle obserwowane. Po prostu rosnąca rola Chin powoduje spadek także czy obniżenie ewentualnego statusu Stanów Zjednoczonych. Gospodarczo Chiny się bardzo dobrze rozwijają w sensie przemysłowym. To powoduje, że w Stanach Zjednoczonych ta produkcja przemysłowa spada. Tego demokraci też nie mogą nie zauważać. W związku z tym te napięcia będą widoczne. Natomiast mam nadzieję, że one będą dyskutowane właśnie przy stole poprzez różnego rodzaju porozumienia, tak aby ta rzeczywistość na Pacyfiku nie odbiła się negatywnie na globalny handel, na globalną architekturę bezpieczeństwa. Ale muszę pan przyznać, że te ostre stawianie sprawy przez Donalda Trumpa w niektórych aspektach Polsce wychodziły na dobre. Mam tu na myśli przede wszystkim kwestię Nord Stream 2. To dzięki temu, że prezydent Donald Trump tak mocno krytykował tę inwestycję, blokował część kapitału związanej z tym niemiecko-rosyjskim przedsięwzięciem, Polska dzięki temu nabrała wiatru w żagle i też włączyła się w sankcjonowanie czy ograniczanie rozwoju tej inwestycji. Czy tu może być jakiś problem według pana, czy to, że administracja niemiecka mówi wprost o jakiejś takiej większej sympatii w przypadku Joe Bidena, może spowodować zmianę akcentu w administracji amerykańskiej, jeżeli chodzi o narrację wokół Nord Stream 2? Wierzę głęboko, że tutaj do żadnej zmiany nie dojdzie, takiej rzeczywistej, jeśli chodzi o decyzję. Projekt Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla stabilności i bezpieczeństwa energetycznego Europy, wbrew temu, co mówią nasi niemieccy sąsiedzi. Nie jest to projekt ekonomiczny, a projekt polityczny, mający na celu dominację rynku gazu w Europie, mający na celu również ominięcie państw Europy Środkowej i Wschodniej, wykorzystywania później jako narzędzie nacisku politycznego. Stany Zjednoczone bardzo dobrze to rozumieją, rozumiał to nie tylko Biały Dom czy NSC, ale również Departament Stanu, który to Departament Stanu, no umówmy się, wszyscy o tym doskonale wiedzą, jest przepełniony tym tak zwanym deep state'em, tym głęboką administracją waszyngtońską, nie zawsze będącą prorepublikańską, a już na pewno nie zawsze będącą pro-trumpowską, a mimo wszystko to ten przez ostatnie 4 lata Departament Stanu tą naszą analizę i tą naszą ocenę dotyczącą Nord Stream 2 podzielał, choć wzmacniano oczywiście twardymi sygnałami politycznymi z Białego Domu. To
napawa mnie takim optymizmem, że ocena amerykańska dotycząca tego projektu jest trwała bez względu na decyzje wyborcze i bez względu na to, kto będzie zasiadał w gabinecie owalnym. Po prostu ten projekt jest niebezpieczny dla euroatlantyckiej wspólnoty, dla europejskiego bezpieczeństwa i Amerykanie dlatego nie tylko i wyłącznie z sympatii do części państw Europy Środkowej i Wschodniej, ale właśnie z uwagi na twarde interesy objęli sankcjami ten rurociąg. Oczywiście wzmacniane też to sygnałami było z naszej strony. No to było wysiłkiem polskiej dyplomacji. Myśmy starali się naświetlać, pokazywać, przekonywać naszych amerykańskich przyjaciół do tego, ażeby no jednak realistycznie spojrzeć na ten problem. Wierzę głęboko, że administracja demokratów tego podejścia nie zmieni. Będziemy na tym oczywiście także pracować. Pani ambasador George Mosbacher powiedziała, zdaje się wczoraj, że więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi są silniejsze niż polityka i że tutaj te więzi powinny się tylko umacniać, ale jest jeden temat, mam na myśli wojska Stanów Zjednoczonych w Polsce, które były zdecydowanie decyzją polityczną Donalda Trumpa i wyrazem jakby takiej niechęci wobec Niemiec. Czy w tym temacie coś może się zmienić, czy zamiast Fortu Trump będziemy budować Fort Biden? Po pierwsze, trzeba sobie jakby zdać sprawę z dwóch równoległych procesów. Jednym procesem było dyskusja o dyslokowaniu, rozmieszczaniu amerykańskich jednostek w Europie Środkowej, głównie tutaj mówię tutaj o Polsce, a innym procesem była dyskusja o przeznaczaniu konkretnych środków finansowych na obronność, tutaj to osłabione 2% PKB i krytyka ze strony prezydenta Trumpa w stosunku do państw Europy Zachodniej, które tychże 2% nie przeznaczały, w przeciwieństwie do państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyli na przykład Polski, gdzie 2%, a nawet do 2,5% planujemy przeznaczać w najbliższym czasie na obronność. To są dwa równoległe procesy. I w ramach dyskusji o tym tak zwanym burden sharing, czyli podziale obowiązków w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, była również dyskusja o powrocie czy o powrocie amerykańskich jednostek, o zabraniu ich z terytorium Europy Zachodniej. Tutaj prezydent Trump twardo o tym mówił, że to jest jednak niesprawiedliwość, żeby to amerykański podatnik, amerykańscy chłopcy musieli utrzymać bezpieczeństwo Europy Zachodniej w ramach takiej trochę retorsji, ale też w ramach kampanii wyborczej. Pamiętajmy, ta decyzja została podjęta o powrocie części wojsk amerykańskich z Niemiec. Polska, i to ustami najważniejszego naszego przedstawiciela, prezydenta Andrzeja Dudy, odniosła się do tej decyzji, mówiąc najdelikatniej, krytycznie. My nie jesteśmy zwolennikami zmniejszania ilości wojsk amerykańskich w Europie bez względu na to, gdzie one by były. Akurat obecność w Niemczech była także i korzystna dla polskiego interesu, bowiem logistycznie to był też taki hub logistyczny, przez który nasze bazy mogłyby być zapatrywane. Przypominam jednocześnie, że te decyzje, mimo że zostały podjęte, póki co nie zostały jeszcze wdrożone w życie. To nie jest tak, że te tysiące żołnierzy z Ameryki, z amerykańskich, z Niemiec wyjechały. Zobaczymy, jak do tego będzie się podejdzie ewentualna nowa administracja amerykańska. Wierzę głęboko, że ta decyzja nie zostanie zrealizowana w tym zakresie, a w zakresie dyslokowania jednostek amerykańskich w Polsce zostanie jeszcze poszerzona. Tak jak mówię, ta dyskusja o Rosji w środowisku demokratów również jest toczona, to zagrożenie jest widoczne. To nie jest tak, że oni nie zauważają, co się działo w Gruzji, co się działo na Ukrainie z Krymem, z Donbasem, co się dzisiaj dzieje na Białorusi, więc wierzę głęboko, że nie tylko zostanie to jeszcze utrzymane, ale mam nadzieję, że zostanie wzmocnione, a nazwa, czy to będzie się nazywało Fort taki czy taki, ma tutaj w tym wypadku dużo mniejsze znaczenie dla nas. Istotne jest to, ażeby zapewniać bezpieczeństwo naszemu krajowi, Polakom i Polkom. Czyli rozumiem, że kwestia tych porozumień, które niedawno minister Naimski z polskiej strony podpisał, jeżeli chodzi o rozwój energetyki atomowej w Polsce, tutaj też pan nie widzi zagrożenia, te umowy będą utrzymane i firmowane dalej przez administrację amerykańską.
Panie redaktorze, no, musimy znów zdać sobie sprawę, że my prowadzimy politykę z państwem amerykańskim i to państwo amerykańskie podpisem jednego czy drugiego polityka firmuje pewnego rodzaju decyzje. Znaczy zmiana tych decyzji no, nie wynika tylko i wyłącznie z jakiejś chęci czy sympatii jednego czy drugiego lidera. Zwłaszcza, że to jest też kwestia przecież współpracy biznesowej, zacieśnienia tych relacji. Jeśli Amerykanie mają problem w relacjach z Chinami, z Azją, z tym Dalekim Wschodem, no z natury rzeczy chcą poszukiwać nowych partnerów w relacjach gospodarczych, a i Polska w tym zakresie poszukuje stabilnego partnera do współpracy energetycznej. Jak wszyscy wiemy, nie mamy energii jądrowej, mamy energetykę opartą o węglu, na węglu. W perspektywie następnych kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat ta zmiana będzie się dokonywać z uwagi na fakt, że węgiel także się kończy, choć on przez długi czas będzie jeszcze podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Szukając tego partnera, uznaliśmy, że partner amerykański jest bardzo obiecujący jednocześnie i oni widzą w tym swój jakiś wspólny interes. To jest klasyczna sytuacja win-win. Jedna i druga strona wygrywa, więc również w tym zakresie wierzę głęboko, że tutaj zmian żadnych nie będzie. Będziemy się starali utrzymywać naszych partnerów z Waszyngtonu w tym przekonaniu, że to jest obopólnie korzystna sytuacja. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych.